codziennie od poniedziałku do piątku o 9:15. Temat dla reportera. Czekamy na telefony w sprawach, którymi waszym zdaniem powinni zająć się dziennikarze Radia Elka Zagłębia Miedziowego i portalu regionu miedziowe.pl. Rozejrzyj się dookoła i powiedz nam, co jest nie tak na twoim podwórku, na twojej ulicy, w twoim mieście. Widzisz problem? Zadzwoń 767-400-400. Codziennie od poniedziałku do piątku o 9:15. Temat dla reportera. No i czas rozpocząć dzisiejszy temat dla reportera. W studiu ze mną jest Kasia Prałat-Idzik oczywiście. Bartosz Skopiński to mówi. No i jest jeszcze Leszek Wspaniały. Dzień dobry, Leszku. Dzień dobry. Zmarznięty troszkę, zziemnięty, ale już chyba dochodzisz do siebie powoli. Już troszkę tak. Kawka zrobiła swoje, natomiast też na szybko postarałem się dla was przygotować informacje na portal miedziowe.pl. Oprócz tego, że na żywo słyszeliśmy się po godzinie 8, no to teraz na żywo po 9, a za lada moment też nasz fotoedytor dorzuci zdjęcia do mojego artykułu z protestu rolniczego, który wyruszył około 8:25, 8:30, ponad 100 ciągników rolniczych krajową 12 przemieszcza się właśnie w kierunku Leszna, by tam dołączyć do protestujących rolników. Przypomnę, że po drodze jeszcze do tych jadących z Głogowa i okolic dołączą grupy z Jędrzychowic i ze Wschowy. Tak więc szykuje się naprawdę spora akcja dziś od 10 do 15 w okolicach Leszna. Blokowana będzie krajowa 12 i być może S5. No i krajowa 12 spowolniona zdecydowanie, więc kierowcy, którzy chcą ominąć te maszyny rolnicze, które przemierzają krajową 12, to prawdopodobnie najlepiej jednak odbić na miejscowość Gola, ale trzeba się przygotować na to, że już we Wschowie i tak, za Wschową, Dębowa Łęka, Długie Stare, w tamtych okolicach też już ten ruch jest spowolniony. Dzisiaj najlepiej nie podróżować krajową 12 z Głogowa do Leszna, Wschowy, jeżeli ktoś nie musi. A później po zakończonym proteście w drugą stronę tak, też pewnie będzie wolniej tak, się jechało. I przypominam, że też druga strona, jeżeli ktoś chciałby minąć kawałeczek dalej, po prostu jechać przez górę, na przykład śląską, no to tuż też trzeba się liczyć z utrudnieniami. Jeżeli ktoś na przykład, nie wiem, chciałby się dostać do Leszna, to też trzeba się liczyć właśnie z utrudnieniami, jadąc chociażby przez Miechlów, Żuchlów i tak dalej. No i też z drugiej strony, jeżeli ktoś jechałby przez most w Radoszycach. A ja tutaj mam odpowiedź w ogóle od Iwony, jeżeli chodzi o lustro w Osieku. Mhm. Zgłosiła to lustro, zgłosiła ten fakt do gminy, a jeśli chodzi o ulicę Przemysłową, to tam urząd zlecił naprawę nawierzchni, ale tylko cząstkową. Prace łatania dziur odbywać się będą, kiedy oczywiście pogoda na to pozwoli. Iwonie oczywiście za tę informację bardzo dziękujemy i pozdrawiamy Iwonę i ona cały czas na nasłuchu, a my tutaj cały czas czekamy na wasze telefony. 767-400-400. Przypominamy, mamy dziś 9 dzień lutego, jest piątek, piąteczek, piątunio i dzwonicie pod 767-400-400. Zobaczymy, czy zadzwonicie. My dzisiaj też w naszej audycji będziemy chcieli was poinformować o ciekawej inicjatywie uczniów szkoły podstawowej nr 9, a mianowicie w ramach koła dziennikarskiego byli u nas, pokazali się, potrenowali dziennikarsko, no i przy okazji będą też w naszym temacie dla reportera pokazywać swój wstępny kunszt dziennikarski i zapraszać na dzień otwarty w szkole podstawowej nr 9 w Głogowie. Kasiu, czy my to teraz, czy za chwileczkę? No właśnie nie ma telefonów. Na razie chciałam dać szansę naszym słuchaczom, ale nie dzwonią pod numer 767-400-400 to numer do nas na antenę. Cały czas najlepiej powtarzać 767. Tak, chyba jest najwygodniej, najłatwiej i najszybciej. No i do 9:45 czekamy na telefony, które wykonają nasi słuchacze i zgłoszą nam temat wymagający interwencji dziennikarza Radia Elka Zagłębia Miedziowego. Ale to może dajmy te dwie minutki też dzieciom. No nawet niecałe. Posłuchajcie. Zresztą to już jest taka zasada i taka norma. Szkoły w naszym regionie organizują takie dni otwarte. No a właśnie te dzieci ze szkoły podstawowej nr 9 w Głogowie w ramach kółka dziennikarskiego trenowały zapowiedź takiego wydarzenia jak dni otwarte w ich szkole. No to posłuchajmy. Mam nadzieję, że jesteście gotowi na niesamowitą przygodę.
Dziś opowiemy Wam o fantastycznych atrakcjach, jakie czekają na Was podczas dni otwartych, które odbędą się 12 lutego o godzinie 17. Rzeczywiście będzie się działo, ale zanim opowiemy Wam o atrakcjach, chciałabym przedstawić wspaniałą panią wychowawczynię naszej szkoły, która jest dzisiaj z nami w studiu. Witajcie, drogie dzieciaki, jestem wychowawcą, z dumą przewodniczę w klasie trzeciej. Przyszłam tu razem ze swoimi uczniami, którzy w ramach koła dziennikarskiego przygotowali tę audycję. Ale teraz przejdźmy do konkretów. Co zafundujemy przedszkolakom i ich rodzicom? Na dniach otwartych czeka na Was wiele niesamowitych atrakcji. Będziecie mieli okazję wziąć udział w zajęciach kulinarnych, gdzie razem z nami stworzycie pyszne smakołyki. Odkryjecie również tajniki sztuki podczas zajęć plastycznych. To świetna okazja, aby pokazać swoją kreatywność. Jeśli uwielbiacie ruch, to będziecie zachwyceni. Przygotowaliśmy dla Was różnorodne zabawy ruchowe. Przyjdźcie, przekonacie się sami. Pokażemy Wam, jak z wykorzystaniem chustek Lanza możemy rozwijać wyobraźnię, koordynację i równowagę. To naprawdę magiczne doświadczenie. Dmuchające kolory, balony i radość. To wszystko na Was czeka. Zabawa wypełniona śmiechem i bezstreską atmosferą. To będzie niezapomniany czas. Po intensywnych zabawach i odkrywaniu tajemnic naszej szkoły. Zapraszamy Was na słodki poczęstunek. Przygotowaliśmy pyszne smakołyki, które z pewnością umilą Wam czas. Na dniach otwartych czeka na Was mnóstwo informacji, a ja chętnie wraz z dyrekcją szkoły i gronem pedagogicznym odpowiemy na wszystkie Wasze pytania. Tak więc, drodzy słuchacze, zapraszamy Was serdecznie na dni otwarte Szkoły Podstawowej nr 9 imienia Polskich Odkrywców w Głogowie dnia 12 lutego o godzinie 17. Do zobaczenia! Do zobaczenia. No, do zobaczenia. To już w poniedziałek. Niektórzy bardzo, bardzo się wczuli. W naszym przypadku to też do usłyszenia. Tak. Natomiast pani Ela Kazimierczak, nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej w tych warsztatach dziennikarskich, miała udział przyprowadzić do radia Aleksa, Maję, Julkę, Pole, Ole i Anię i to właśnie ich... Iga mówisz. Jeszcze. Iga, tak? Pamiętam? A, tak. Iga, tak, Iga jeszcze, tak, przepraszamy. No fajnie, fajnie to wypadło i miejmy nadzieję, że też trafi do tych, którzy chcą odwiedzić dziewiątkę w poniedziałek. A teraz temat dla reportera. Kontynuujemy i czekamy na Wasze telefony, drodzy słuchacze. 767 400 400, ten numer telefonu jest do Waszej dyspozycji. Wczoraj mówiłem, że i zapraszałem na spotkanie siatkarzy w Głogowie, no i proszę. Bez większej presji, na spokojnie, w 80 minut, 3 do zerka z KPS-em Siedlce, bez większych problemów i radość olbrzymia była po zwycięstwie, jak to powiedział po meczu trener Dominik Walenciej. No i też MVP tego spotkania Paweł Gryc. Wciąż jeszcze broni nie złożyli i do samego końca walczyć będą o utrzymanie na zapleczu siatkarskiej plus ligi. Trzymamy za słowo, kolejny mecz już za tydzień, ale rywal zdecydowanie mocniejszy, bo BBTS Bielsko-Biała, mecz telewizyjny, zatem bardzo późno, bo o godzinie 20:30. No, tak to wygląda, jeśli chodzi o sport. A jak to wygląda, jeśli chodzi o wydarzenia? No też doskonale to wygląda, bo tych wydarzeń w naszym regionie dość sporo. Jeżeli ktoś chce się przekonać o tym, no to jak najbardziej polecamy zajrzeć na miedziowe.pl do zakładki Co, Gdzie, Kiedy i Nie Przegap. No a teraz to my cały czas czekamy na Wasze telefony. Oczywiście. 767 400 400. Nasi słuchacze chyba po wczorajszym tłustym czwartku to zmęczeni tą ilością smakołyków i cukru. Co? No bo jak to interpretować? Polski mi się skończyły, zjadłbym 15. Drodzy słuchacze, oczywiście nie tylko na tematy wymagające interwencji dziennikarza Radiarka Zagłębia Miedziowego, czekamy również na doskonałe, dobre informacje, jakieś pozytywy też możecie podać na naszej antenie. Bardzo tego pragnęła nasza słuchaczka w tym tygodniu, która dzwoniła do nas w temacie dla reportera. No to proszę bardzo, drodzy słuchacze, czekamy również na takie informacje, może nawet kwiaty i motyle ktoś chciałby wysłać. Dzisiaj widziałem kolejnego fajnego mema dotyczącego tłustego czwartku. Stoi taka para i jedna osoba mówi, chciałabym kupić tabletkę dzień po, ale dzień po. Dzień po tłustym czwartku. Tak, króciutko. Dobrze, drodzy słuchacze, 767 400 400. Czekamy na spalanie kalorii. Tak, na spalanie kalorii, oczywiście, że tak. To miałem na myśli, oczywiście. Dzisiaj prezentacja Chrobrego w hali imienia Ryszarda Matuszaka. Przypomnę, start o 18, ale już od 17. Drzwi hali będą otwarte i będzie można skorzystać z atrakcji przygotowanych przez klub i partnerów klubu z Wita Stwosza. Wiem, że po prezentacji też kibice zaproszą przed halę na pokaz pirotechniki, no bo w hali wiadomo, z wiadomych względów nie można tego typu rzeczy używać. Zapraszamy dziś na prezentację Chrobrego do hali przy ulicy Wita Stwosza.
Oczywiście zapraszamy. Zresztą fani Chrobrego to takie osoby, których aż tak mocno nie trzeba chyba namawiać na to, żeby pojawili się. Z wielką przyjemnością na pewno wybiorą się na to święto, można tak powiedzieć. Zapraszamy bardzo gorąco. W zakładce Co, Gdzie, Kiedy jeszcze więcej podpowiedzi, jak ten weekend spędzić, co zrobić na dobry początek weekendu i wśród takich propozycji warsztaty, które proponuje Centrum Kultury w Polkowicach, Makromowa Saszetka. O tych warsztatach opowie dzisiaj po południu dyrektor CK Polkowice, pan Bogusław Godlewski, ale w studiu pojawi się też lokalna artystka, mieszkanka Polkowic, która zajmuje się fotografią, a dokładnie to Monika Palicka-Rafałowicz. W poniedziałek najbliższy startuje jej wystawa pod tytułem Różnorodność piękna, kobiety w czerni i bieli. No i opowie o swojej twórczości, o swojej pracy, no i o tej wystawie, o tych zdjęciach, o bohaterkach, które na tej wystawie będzie można spotkać. I podczas tego wernisażu, jak się spodziewam, też spotkamy te bohaterki. Jest godzina 9:25 i jeszcze nikt nie zadzwonił? Dziwne. Podejrzane. 767 400 400. Drodzy słuchacze, to jest temat dla reportera. Czekamy na wasze telefony, wasze zgłoszenia. Tematy z całego Zagłębia Miedziowego, Lubin, Polkowice, Głogów. Wczoraj było tyle telefonów. Tak. Bo wczoraj był tłusty dzień. Chyba. O, jest telefon. Dzień dobry, witamy. Doczekaliśmy się. Halo, halo. Dzień dobry państwu. Dzień dobry. Ja dzwonię w sprawie Płonieckiej i Chopina, bo mi się powtórzyło drugi raz w tamtym roku, pod koniec roku światła nie było i teraz też nie ma. Ciemno jest na całych ulicach. Czyli Połoniec... A nie mogę się tam dodzwonić do tych elektryki. Połoniecka i Chopina, od ilu dni tam ciemno? Od wczoraj, od 18. Mhm. Trochę się świeciło, później zrobiła się choinka i zgasło całkiem. Jasne. Zapisane, zgłosimy. Teraz wie pan, jest piątek, sobota, niedziela, dalej będzie ciemno. Zgłosimy. Może w tej kwestii coś tam zrobią. Może dzisiaj uda się to jeszcze naprawić, zobaczymy. Dobrze, dziękuję ślicznie. Do usłyszenia, dziękujemy. Pozdrawiamy. I czekamy na kolejne telefony, 767 400 400 i proszę bardzo, odbieramy. Halo, halo. Dzień dobry. Dzień dobry. Ja dzwonię tutaj w sprawie tego, że na przystanku autobusowym na Budowlanych naprzeciw Netto nie ma rozkładu jazdy w ogóle żadnego. I prośba taka moja, czy można by było to tam... Uzupełnić, tak? Tak. Czyli zerwany, zniszczony rozkład jazdy. Tak, właśnie. Budowlanych naprzeciwko Netto. Dobrze, za momencik zgłaszamy. Dobrze, dziękuję bardzo, do widzenia, bardzo. Pozdrawiam serdecznie. Ktoś sobie ten przystanek chyba upodobał. Dlaczego? No bo ja odnoszę wrażenie, że co jakiś czas tam znika rozkład jazdy. Tak, sam to nie pewnie, ale ktoś mu pomaga. No właśnie, może dlatego myślę, że ktoś sobie upodobał chyba. Ktoś może papieru jest... potrzebował w parku, to blisko. Boże, odbieramy to kolejny telefon. Halo, halo. Halo? Słuchamy. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzwonię w takiej sprawie. Na osiedlu Piastów Śląskim, od skrzyżowania z Wita Stwosza do Kazimierza Wielkiego, jest chodnik. Dosyć szeroki i chyba nawet oznaczony jako ciąg pieszo-rowerowy. Tak. Tym, że połowa tego chodnika jest zarośnięta przez trawę. Mówimy o tym, że naprzeciwko tego chodnika, w sensie równolegle do tego chodnika, chyba z drugiej strony są domki jednorodzinne. Tak. Dobra, tak, to wiem, gdzie jesteśmy. No. I jeszcze odnośnie właśnie przy tym skrzyżowaniu jest żywopłot, który co roku trzeba zgłaszać, żeby dzięki wam, żeby przycinali go, ale przede wszystkim zajęliby się tym żywopłotem, bo tam połowa to chwasty rosną, a druga połowa to uschnięta jest. Czyli Henryka Głogowskiego zapisujemy. Tak, ruch Henryka Głogowskiego, Wita Stwosza. Dobrze, dopisujemy w takim razie do tej listy i będziemy zgłaszać. Dziękuję. Dziękujemy również, do usłyszenia. I czekamy na kolejny telefon. A ja, Bartku, tradycyjnie jak już Piastów, to będę miał do ciebie prośbę o zdjęcia. Mogę cię o to prosić? No nie po drodze mi, no ale możesz. Bardzo dziękuję. Proszę cię. Halo, halo. Słuchamy. Dzień dobry. Dzień dobry. Ja dzwonię z ulicy Orzechowej. Chciałam powiedzieć o takiej sprawie. 3 tygodnie temu było zgłaszane do energetyki, że nie palą się 3 lampy. Mhm. Przyjechała firma po tygodniu czasu, naprawiła 2 lampy i jednej nie naprawiła. I dalej nie świeci, a to już jest 3. tydzień, zaraz się zacznie 4.
To jest jedna sprawa. Jest to po prostu śmieszne, a nawet powiedziałabym, że dziwne. No jak może przyjechać firma, wiedząc o tym, że tym bardziej, że włączyli sobie wszystkie światła na całej ulicy, więc widzieli, gdzie się nie palą światła. Mhm. I druga sprawa. W bliskiej odległości od tej lampy ktoś sobie regularnie wybiera kostkę schodnika. Jakiś wybierak. No. Tak, jakiś wybierak. Bo to jest tak, najpierw nie było jednej, potem nie było ileś. W tej chwili już jest całkiem spory kawałek właśnie tak przy krawężniku, żeby to nie było na środku, żeby nie było widać. No ale jak jest ciemno, a w pobliżu jest właśnie ta latarnia, która nie świeci, no to można się spodziewać, że któregoś razu ktoś wejdzie w tą dziurę i sobie zrobi krzywdę. No tak. To tyle chciałam powiedzieć, a przy okazji poinformować, że firma, która sprzątała liście, bo było takie zgłoszenie, że te liście leżą gdzieś tam, już nie pamiętam, od jesieni czy od kiedy, przyjechali, zrobili. No to super. No to za, to można kwiaty i motyle wysłać. Tak. Firmie można za to kwiaty i motyle. No to za liście, kwiaty i motyle, a za resztę to nie, tylko czekamy w takim razie, aż zrobią w takim razie te lampy do końca. Tak. I tą kostkę naprawić. Tak, i my tutaj mieszkańcy dzwoniliśmy pod 991. To jest automat, który tylko przyjmuje informacje, kto dzwoni, z jakiego numeru, w jakiej okolicy domu i to wszystko. Mhm. I żadnej odpowiedzi. Mogliby na przykład zadzwonić za jakiś czas i powiedzieć, słuchajcie państwo, kto tam dzwonił pod ten numer, my przyjedziemy, powiedzmy, za miesiąc i naprawimy to. Mhm. Albo dokończymy tę sprawę tych lamp. No dobrze, no to tą sprawą lamp to jeszcze będziemy się w takim razie pytać, o co to tam chodzi i dlaczego to tak się stało, jak się stało, że dwie z trzech naprawiono tylko. I o tą kostkę też będziemy informować, a teraz to myślę, że już kwiaty i motyle za to, że tak ładnie posprzątali. No, dziękuję bardzo. Dziękujemy, wzajemnie, do usłyszenia. I lecą kwiaty i motyle. Słyszę kwiaty i motyle, taki letki jak motyl jestem. Tak, szczególnie przy dzisiejszej pogodzie. Tak, i letki, ale mokry. Dobrze, to mamy 9.32. Jakby ktoś chciał jeszcze szybciutko zadzwonić, to proszę, proszę, bo jak nie, to robimy krótką przerwę reklamową. Zdjęcia z protestu już w portalu, tak więc jeśli chcecie zobaczyć, jak to o poranku wyglądało, to, jak chcę, to możecie zerknąć, ile maszyn rolniczych z regionu się najechało, by wyruszyć na protest do Leszna. Trochę tego jest, się nazbierało troszkę. No, niezadowolenie, delikatnie rzecz ujmując, w branży jest i to spore. Można było tego posłuchać od osób, które przyjechały dzisiaj do Głogowa. Niezadowolenie to jest takie najkulturalniejsze słowo, którego mogę użyć w tym przypadku, żeby nie powiedzieć gorzej. Ale dobrze, że te maszyny rolnicze są takie kolorowe, to przynajmniej te zdjęcia też takie ładniejsze. Przy tej pogodzie. Tak. No dobrze, to zdjęcia już dostępne na miedziowe.pl, a my teraz robimy krótką przerwę reklamową i zaraz po niej wracamy do was z dzisiejszym tematem dla reportera. No to wróćmy z tematem dla reportera. Mam nadzieję, że wrócimy też z waszymi telefonami. 767-400-400 pod tym numerem do godziny 9.45, czyli jeszcze przez najbliższe 9 minut czekamy na wasze telefony. Tak, przed końcem pierwszej połowy rozdzwonili się nasi słuchacze. Kontynuujemy. O. Bardzo dobrze. 767-400-400. Dzień dobry, witamy. O. Dzień dobry. Dzień dobry. Proszę pana, ja dzwonię z Polkowic w takiej nietypowej sprawie. Co się stało? Tu na kominka przed przechodnią jest parking. To jest naprzeciwko Biedronki, ale to jest po stronie przechodni tam, żeby ludzie parkowali i szli do lekarza. I to on jest wjazd i wyjazd w koło, nie? I na tym parkingu jest postawiony zakaz zatrzymywania się i postoju. Jak pan nie wjedziesz w to wyznaczone miejsce, a zatrzyma się pan
jak pan jedziesz, to Straż Miejska za Ramanta. Kiedyś widzę, patrzę, taki starszy pan przywiózł babcię chyba do lekarza, wysiadła babcia. No i pan ją wziął pod rękę, prowadzi do tego lekarza, a Straż Miejska za drzewami się pochowa i czekają, kiedy on wróci. On wrócił i już mu lecą zlepić mandat. Mhm. Zamiast wziąć tą babcię, oni zaprowadzić, pomóc, to oni patrzą tam i tam codziennie oni robią obławę. To jest ich, proszę panią, proszę pana, pieniądze oni tam biją. Mhm. Ale jak to może być, że na parkingu jest zakaz zatrzymywania się i postoju, proszę pana. To na kominka, tak? Na kominka, jak się jedzie do obwodnicy, nie? Mhm. Po prawej stronie przed przechodnią. To oni wstyd przynoszą, tacy młodzi ludzie, proszę pana, zamiast tą babcię zaprowadzić tego, a oni czekają, aż ten dziadek wróci i jemu mandat lepią. A latem kiedyś widzę też na ławce bezdomni leżą, diabola piją, jak to się mówi, Straż Miejska idzie, jak zobaczyli coś, przeszli na drugą stronę, omijają ich, no bo oni im nic nie mogą zrobić, ani mandatu mu nie wlepi, bo on nie ma dowodu, on nie zapłaci, bo on bezdomny, gdzie go zabiorą. A porządnych ludzi, starszych, proszę pana, oni tylko patrzą, żeby ukarać, kurde. To wstyd przynoszą, no normalnie hańbę dla Straży Miejskiej. To powinni zrobić tak, jak w Głogowie, w Lubiniu, zlikwidować te pieniądze, przeznaczyć, bo to ciężkie miliony płacą na to, przeznaczyć na policję, więcej policjantów i by było bezpiecznie, jak ta Straż Miejska, proszę pana. No mamy sugestię w takim razie zanotowaną. Wyślemy temat... I zapytamy, o co chodzi z tym parkingiem. Kasi Rosłuszko, wyślemy temat, w poniedziałek się tym zajmie. Bardzo dziękujemy za to zgłoszenie. No, również dziękuję, miłego dnia, pozdrawiam. Wzajemnie pozdrawiamy. Pozdrawiamy serdecznie. Do usłyszenia. Również, tak. Słuchacz Spolkowiec mówi o likwidacji, a z kolei najczęściej, gdy pojawiają się podobne tematy w Głogowie... To chcą znowu straży. Tak. No i to jest właśnie tak, że z jednej strony chcemy, z drugiej nie chcemy... A później się okazuje, że jednak nie potrzeba, to pieniądze. O, i następny telefon. Dzień dobry, witamy. Halo, halo. Dzień dobry. Słuchamy. Ja dzwonię w sprawie drogi, to jest drogi portowej, to jest dojazd do schroniska Amicus. Mhm. Tam są tak ogromne dziury, że po prostu tam można koło zgubić. Czy można coś z tym zrobić? Na pewno można, tylko musimy to zgłosić. To ja bardzo proszę. To, okay. To my zgłosimy i zobaczymy, czy coś się uda w tej kwestii zrobić. No, a dojazd fatalny, to prawda. Tak. No, po prostu koło można stracić. Jeszcze jak jest zalane wodą, to tam nawet nie widać, w którym miejscu trzeba wzmożoną czujność zachować. Szczególnie tutaj w pobliżu torów kolejowych, tam jest dramat. Tak. Właśnie. Tak. Dobrze, mamy zanotowany ten temat. Dobrze, bardzo dziękuję bardzo. Pozdrawiamy. I do usłyszenia. I kto jeszcze ma dla nas jakiś temat? Proszę, jak się pięknie rozdzwonili nasi słuchacze. Halo, halo. Dzień dobry. A dzień dobry, a słuchamy. Dzwonię, proszę pana, w sprawie oznakowania poziomego i pionowego konkretnie na ulicach tutaj na Piastowie. Mhm. To są ten dolny Piastów, to jest Jagiellońska, Kasztelańska, Piasta Kołodzieja. Mhm. Dobrze. Bo wyżej na tym Piastowie, tutaj na Mechtyldy, na Cymejskiej, na Kazimierz, tam na Konrada, są po prostu tablice, które ostrzegają kierowców, że to jest teren zamieszkały. Tak. Takie duże niebieskie. Tak jest. Na tym dolnym Piastowie nie ma żadnej takiej tablicy, a co gorsza, nawet nie ma żadnego przejścia dla pieszych. No właśnie, bo tylko jedno, jedyne przejście dla pieszych, które jest przy przedszkolu i przy sklepie Słoneczko. To jest jedyne przejście na ulicy Jagiellońskiej. A cała reszta osiedla jest pozbawiona takich tablic i w ogóle przejść dla pieszych. No tak właśnie jest. No właśnie. Czegoś brakuje. No, tablic brakuje. Jagiellońska, no, Kasztelańska, tak. I mówił pan... Piasta Kołodzieja. Cała ta dolna część, tak. Tutaj, Dziadoszan, Wawelska, to wszystko od, jest od Żarkowa w kierunku Konrada, to nie ma tam żadnego znaku. No konkretnie w ogóle od każdej strony by się nie wjeżdżało na to osiedle nasze dolne piastowskie, nie ma takiego znakowania. To prawda. Czyli sugeruje pan, żeby postawić takie oznakowanie. No postawić to prawdopodobnie zwiększy bezpieczeństwo, prawda, bo tu przecież ludzie chodzą, dzieci biegają. Mhm. Okej. Okay. Mamy zanotowane. Dobra. I pana nagranie pozwolimy sobie tutaj zarchiwizować, spisać i przekazać do odpowiednich służb. Bardzo dziękujemy. Dziękuję ślicznie. Do usłyszenia. Do usłyszenia. Pozdrawiamy.
No to fakt, już kiedyś zauważyłem właśnie faktycznie, że nie ma tych znaków, a myślałem, że tam nie ma po prostu strefy zamieszkania. A tu się okazuje, że może tam jest strefa zamieszkania. Bo jak pasów nie ma. Halo, halo, dzień dobry. No dzień dobry, dzwonię tylko uściślić, że schronisko jest we Wrublinie, a azyl jest na Portowej. Tak, tak, no wiemy, tak, doskonale. Tak, doskonale to wiemy, tak. To. Bardzo dziękujemy, pozdrawiamy. Tak, no schronisko, no, azyl Amikusa jest na Portowej, tak, tak, a schronisko... We Wrublinie. Tak, to wszystko się zgadza. Miałem okazję ostatnio być we Wrublinie, właśnie jednego z piesełków wyprowadzać i nie brakowało tam też innych osób, które przyjechały dużo osób. Powyprowadzać piesełki. Fajnie, że dużo osób przychodzi i pomaga w taki sposób. Ale 7-6-7-400-400, jeszcze raz przypomnę, 7-6-7-400-400, ten numer jeszcze do waszej dyspozycji przez niecałe 3 minuty, drodzy słuchacze, więc szybciutko, jeszcze jakiś temacik, bardzo prosimy. Leci ten czas w tempie nieubłaganym, takim zasuwa, można powiedzieć, ekspresowo i nie ma litości. I nie mam telefonu, a chcielibyśmy, żeby właśnie się pojawił jeszcze jeden telefon, zanim zakończymy dzisiejszą audycję, szczególnie, że to ostatnia w tym tygodniu, więc zapraszamy 7-6-7-400-400. Piłkarki ręczne KGHM MKS Zagłębia Lubin na pewno liczą na to, że jutro trybuny hali RCS-u się wypełnią, ale teraz telefon. Halo, halo? Dzień dobry. Dzień dobry. Ja w sprawie parkingu przy przedszkolu numer 21. A co tam jest takiego? No problem polega na tym, że tam z tego parkingu jest wejście na przedszkole przez furtkę i notorycznie tam auta stawiają na samym chodniku, na samym wejściu przy furtce. Czy nie byłaby taka możliwość, żeby tam postawić po prostu słupki? Bo jak idziemy z dziećmi odprowadzać, to po prostu trzeba przez błoto, trzeba omijać te auto, które tam postawi. No, to jest notorycznie tam. Tak, bo ktoś musi mieć strasznie blisko, żeby podejść, dlatego stawia tam auto, no w sposób... No właśnie. A jak się komuś zwróci uwagę, to jeszcze, afera, że tak powiem, z pyskiem skaczą, tak, no, dokładnie. To. Standardowe dzisiaj niestety zachowanie i to jest smutne, natomiast temat mamy zanotowany i zasugerujemy tutaj pana propozycję. Bardzo dziękujemy. Super. Dziękuję bardzo. Pozdrawiamy serdecznie, do usłyszenia. I w ostatniej minucie tematu dla reportera piątkowego dokończę swoją myśl. Jutro ostatni domowy mecz Szczypiornistek z Lubina w EHF Champions League. Rywalem będzie Rapid Bukareszt. Mecz w Lubinie o godzinie 16. A jakby ktoś jeszcze chciał coś nam zgłosić, to szybciutko, bo czas w temacie dla reportera się skończył już prawie. Tak. Nie ma telefonów, to będziemy chyba kończyć. Tak, dobrego weekendu wam oczywiście życząc. Będziemy zapraszać na temat dla reportera w poniedziałek o 9.15. Także śmiało będziecie mogli dzwonić pod ten numer, czyli 767-400-400 i do usłyszenia właśnie w poniedziałek. Codziennie od poniedziałku do piątku o 9.15 temat dla reportera. Czekamy na telefony w sprawach, którymi waszym zdaniem powinni zająć się dziennikarze Radia Elka Zagłębia Miedziowego i portalu regionu miedziowe.pl. Rozejrzyj się dookoła i powiedz nam, co jest nie tak na twoim podwórku, na twojej ulicy, w twoim mieście. Widzisz problem? Zadzwoń 767-400-400. Codziennie od poniedziałku do piątku o 9.15. Temat dla reportera.